Przyjaciele, witam Was serdecznie na naszym niedzielnym spotkaniu. Wierzę, że będziemy dzisiaj doświadczać namaszczenia Ducha Świętego. Oto też modliliśmy się w zeszłym tygodniu, aby Ducha Bożego nie gasić. Chcę Wam coś powiedzieć. Wszyscy wiemy, że jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym i że możemy wszystko w tym, który nas umacnia. Jednocześnie, żeby Duch Święty mógł działać pośród nas, należy się odkorkować. Duch Święty nie może działać wtedy, kiedy nie ma pola do działania. Wtedy, kiedy my jesteśmy zamknięci na Jego działanie. Opowiem Wam takie krótkie świadectwo. Ono mnie mocno też zbudowało. Opowiem Wam o pewnej mamie, która miała niesforną córkę. I mama nawrócona zastanawiała się, czy może zmienić w ogóle to dziecko. Dziecko było odporne na głoszenie Ewangelii, nie reagowała w ogóle na głoszenie Ewangelii przez mamę. I mama postanowiła ją zabrać na spotkanie przebudzeniowe. I na tym spotkaniu przebudzeniowym człowiek, który opowiadał o Jezusie proste rzeczy, opowiadał o Duchu Świętym. I ta dziewczynka przyjęła Jezusa na tym spotkaniu i przyjęła Świętego Ducha. I powiedziała tak: mamo, on się we mnie rusza. Mama do niej mówi: ale gdzie? Mamo, on się rusza w moim brzuchu. Mamo, on mówi do mnie, żebym wyszła na środek i żebym powiedziała teraz, że wszystkie dzieci, które są na tym spotkaniu, aby wyszły do przodu, chcą się o nie modlić. Słowo Boże mówi, abyśmy byli jak dzieci. Abyśmy byli jak dzieci. Duch Święty chce się pośród nas przejawiać. Czy wierzysz w to? Jest taka jedna religijna piosenka, nie będziemy jej śpiewać, ale są tam takie słowa. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Niech porusza się pośród nas. Dużo wiemy, dużo doświadczamy, ale Bóg chce czynić pośród nas nowe rzeczy. Nowe rzeczy. Stare przeminęło. Bóg czyni zupełnie, całkowicie nową rzecz. I ja w nią wierzę. Kiedy dzisiaj będziemy uwielbiać Jezusa, powiedz: Boże, jestem Twoim kanałem. Jestem Twoim naczyniem. Jestem gotowy, jestem gotowa, abyś dzisiaj użył mnie. Chcę być dzisiaj Twoimi ustami. Duch Święty jest wciąż taki sam, bo Bóg jest wciąż taki sam. On chce dzisiaj działać pośród nas. Kiedy my słuchamy Boga, kiedy my słuchamy Ducha Świętego, to wicher ustaje. To burza jest nam posłuszna. Bądź dzisiaj otwarty na działanie Ducha Świętego. Graj przed Bogiem. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Tobie, że razem możemy dzisiaj manifestować naszą radość z powodu tego, że poznaliśmy Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. My uwielbiamy Ciebie. Jesteś dla nas prawdziwym bohaterem. Jesteś naszym bohaterem. Jesteś naszym bohaterem. My dziękujemy Tobie, że nie my Cię wybraliśmy, ale Ty wybrałeś nas. Że to Ty pierwszy umiłowałeś nas. My uwielbiamy Ciebie. Cudowny Święty Duchu, nie jesteś nam obojętny. My czcimy Twoją obecność na naszych spotkaniach. Jesteśmy otwarci. Jesteśmy wrażliwi na Twoje poruszenie. Wywyższamy Ciebie. Thank you.
chcę, aby w uwielbieniu Ciebie zatracić się. Zero kompromisu i zero ściem, i nieważne co pomyśli tamte. Yeah.
musisz wiedzieć i powiedz to teraz, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który straszy mnie z zewnątrz. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który mnie okłamuje i straszy mnie z zewnątrz. Jezus jest moim przewodnikiem. Duch Święty jest moim przewodnikiem. Nie boję się. Nie boję się. Nie boję się. Nie boję się. Powiedz, że Duch Święty mieszka w tobie. Jest twoim przewodnikiem. Bóg cię prowadzi. Bóg cię prowadzi. Tak jak z tobą zaczął, tak z tobą zakończy. Powiedz, rozpocząłem z Jezusem i zakończę z Jezusem. Rozpocząłem z Jezusem i zakończę z Jezusem. Thank you.
za miłość jest zbawienie. Thank you.
Jezusa miłość jest zbawienie. Wierzymy w to. Na kolumnę masę. Jesteś duchowym człowiekiem. Podziękuj Bogu, że jesteś duchowym człowiekiem. On chce się poruszać. Jezus jest naszym bohaterem.
wierności przed nim żą. Sam dostawy sługi przyjął, on przyszedł tu, by zbawić nas. Jezusa miłość jest zbawieniem. Wierzymy w to, wierzymy w to. Jezus jest naszym bohaterem. To on zwyciężył diabła moc. Jezusa miłość jest zbawieniem. Moce ciemności przed nim. Wierzymy w to, wierzymy w to.
Wysłyszymy dźwięki z nieba. Ojcze, my modlimy się. To, co w niebie, to na ziemi. To, co w niebie, to na ziemi. Ura, pasa, kuros. Ewele, szekle, ewele, samo, kuros. Ormo, korona, santo, kuros. Ormo, gera, masa, kuros. Żyj, kuros, masa. Wiej, Duchu Święty. Wiej, Duchu Święty. Wiej, Duchu Święty. Cudowny święty Duchu, wiej. Cudowny święty Duchu, wiej. Cudowny święty Duchu, wiej. Wiej, cudowny święty Duchu. Wiej. 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 Łosza, korosa, korosa. Jestem gotowa na nowo. Uwielbiam Cię.
Jesteś moim przyjacielem. Jesteś moim tatusiem. Ty, Duchu Święty, wprowadzasz mnie w wszelką prawdę. Ty mnie przeobrażasz. Twój Duch wespół z moim Duchem świadczy o tym, że Twoim dzieckiem jestem. Uratowałeś mnie. Przeznaczyłeś do wykonania konkretnego działania. Uwielbiam Cię. Dziękuję Ci, że mam wszystko, co jest mi potrzebne, aby iść i zwyciężać, aby iść i nie upadać. To nigdy nie będzie dla Ciebie za słabe.
On zbawił Ciebie. On uratował Ciebie. On dał Ci wieczne życie. Jego krew spowodowała to, że masz dostęp do tronu Ojca. Powiedz: Jezu, dziękuję Ci, że jestem jedno z Tobą, że jestem z Tobą zjednoczona, że mogę wszystko to, co Ty, że Twoje uczynki są mi przypisane, że jesteś moją sprawiedliwością, moją siłą. Bardziej głębsze. Szumą kuma ma si lorela, polorowa si kalorela. Umrza kuluru masa, kuluru masa, tyberena na sto. Oh.
mojej sile. Lecz dzięki Twojej mocy dokonam biegu, skończę zwycięski bój. I dzięki mojej sile, lecz dzięki Twojej mocy
cierpienia, które też przychodziły na skutek mojego uczestniczenia w różnych spotkaniach. Bądźcie cały czas w skupieniu. Kilka lat temu w Polsce, do Polski, przyjechało kilkunastu usługujących z uwagi na to, że Duch Święty ich poruszył. Nie dlatego, że ktoś ich zaprosił. Przyjechali z objawienia, przyjechali za własne pieniądze i kiedy stanęli na scenie, to powiedzieli tak: przyjechaliśmy z Bożego objawienia za własne pieniądze i będziemy mówić, co chcemy. I bardzo mocno usługiwał Duch Święty. I między innymi powiedzieli wtedy taką rzecz, że widzą Polskę, że w każdym domu pali się światło. Duch Święty mi to przypomina, ponieważ miałem teraz taką wizję, nie teraz, kilka dni temu. Widziałam potężnie zbudowane nogi, setki nóg, potężnie zbudowanych. To nie były ludzkie nogi, to były potężnie zbudowane nogi, potężnie umięśnione uda, potężnie umięśnione łydki, naturalne stopy. Było setki tych nóg i one biegły po spieczonej ziemi, po spękanej ziemi. Kiedy wstałam rano i podzieliłam się tym snem z Arturem, powiedziałam, że Artur mówi, zawsze nogi są symbolem głoszenia Ewangelii. Wierzę w to, że skończył się czas wielkich usługujących, wielkich nazwisk, ale jest czas, że Bóg wybiera to, co głupie u tego świata, aby zawstydzić to, co mądre. Wierzę w to, że jest taki czas, że tu Święty nikogo nie popycha, ale jest czas Bożego poruszenia, takiego poruszenia, że starsi, młodzieńcy i dzieci będą odpowiadać Bogu na powołanie. Bóg chce użyć każdego człowieka. On chce użyć każdego człowieka. Po części jesteśmy kościołem misyjnym. Bóg dał ci nogi, abyś zwiastował Jego słowo. To, co widziałam w tym śnie, te nadnaturalne nogi, to jest to, że nie możesz na siebie patrzeć w sposób naturalny, bo będziesz cały czas widział swoje mankamenty. Musisz spojrzeć na siebie w sposób nadnaturalny. W duchu jesteś jak awatar. W duchu jesteś jak Ferrari. I jesteś jak Niki Lauda. Możesz wsiąść do tego Ferrari i go poprowadzisz. Ale nie patrz na siebie wedle swoich naturalnych uwarunkowań. Bóg chce się poruszać, ale Kościół musi odpowiedzieć. Powiedz: Boże, chcę być łatwą osobą do posłania. Nie chcę być trudny. Chcę być miękki w duchu, chcę być łatwy do posłania. Chcę być łatwy do posłania. Widziałam już wiele proroków wypowiedzianych do ludzi. Widziałam wiele namaszczenia uwolnionego i nie widzę tych ludzi w akcji. Czemu? Ponieważ stali się oni blokerami dla Bożego Ducha. Stali się blokerami. Widziałam masę ludzi, którzy są związani z biznesem, do których były uwalniane nadnaturalne słowa, ale ci ludzie nigdy nie uwierzyli w to, że mogą pójść i wśród biznesmenów zrobić różnicę. Rozumiecie? Niech inaczej będzie pośród nas. Niech inaczej będzie pośród nas. Kiedy Duch Święty mówi, to Kościół słucha. To Kościół słucha i wprowadza te rzeczy w czyn. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że moje nogi są umięśnione, że moje nogi są silne, że moje uda są silne, moje łydki są silne, moje ścięgna są silne. Jestem przysposobiony, jestem prowadzony do tego, aby głosić Ewangelię, aby głosić Ewangelię, aby głosić swoje słowo. Duch Święty ochrzcił Ciebie, dał Ci nowy język, On Ci dał język ognia. Wtedy, kiedy będziesz uwalniał Jego słowo, On będzie poruszał się w naturalny sposób. Duch Święty, ja modlę się, niech Twoje namaszczenie usługuje ludziom, niech Twoje namaszczenie usługuje ludziom. Szoborowa zakończenie.
Twojej mocy. Dokonam biegu, stoczę zwycięski bój. Nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Twojej mocy. Dokonam biegu, stoczę zwycięski bój. Niech to nie będzie kolejna zabetonowana modlitwa. Uwolnij wiarę w to, o co się dzisiaj modliłeś. Ochroń to opieką. Powiedz diable, niczego mi nie zabierzesz, niczego mi nie wyrwiesz. Wiem, o co się dzisiaj modliłam. Wiem, czego chcę. Wiem, co Bóg złożył wewnątrz mnie. Wiem, jaki potencjał jest wewnątrz mnie. Wiem, do czego Bóg mnie powołał. Nie będę nigdy realizował zachcianek innych ludzi, ale będę realizował to, co Bóg głęboko włożył w moim sercu. Powiedz, nie będę realizował zachcianek innych ludzi, ale będę realizował to, co Bóg głęboko włożył w moim sercu. Uwolnij to wiarę, to jest Bóg, nie powtarzaj tego, to Bóg, to
nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Kiedyś jako mały chłopczyk powiedział, że chce zostać szambiarzem. Mówiłam, synku, szambiarzem może nie do końca. Interesowały go duże samochody. Jako mały chłopczyk targał zawsze ze sobą na sznureczku duży plastikowy samochodzik z dużą przyczepą. Nie oddał jeszcze Jezusowi swojego życia, ale ukształtowaliśmy go w modlitwach.
Duch Święty chroni go poprzez słowa, którymi budujemy jego życie. Zrobił zawodowe prawo jazdy. 2,5 miesiąca temu przyjął się jako zawodowy kierowca. Na razie przez pierwsze 2 miesiące jeździł na takiej surówce, małym, niedużym, niedużej ciężarówce. A dzisiaj, o godzinie 17, po raz pierwszy, sam będzie jechał ciągnikiem siodłowym z dużą przyczepą, z dużym towarem do Łodzi. Byliśmy z Arturem w piątek na randce i zadzwonił do mnie i mówi: mamo, mam pierwszą swoją trasę. Jadę ciągnikiem do Łodzi. Ja mówię: synku, dumni jesteśmy z ciebie. Jest za co dziękować Bogu. Jest za co dziękować Bogu. Popatrz na to, co już Duch Święty uczynił w twoim życiu. Co zrobił? Zobacz, w jakim miejscu byłeś, a w jakim miejscu jesteś. Podziękuj Bogu. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że rozpocząłem z tobą w wierze i zakończę z tobą w wierze. Bo rozpocząłeś w wierze. Bo przez wiarę przyjąłeś Jego jako osobistego Pana i osobistego Zbawiciela. Nie przez uczucia, nie przez emocje, ale przez wiarę. Uwolniłeś wiarę. Zobacz, jako człowiek, dopiero który oddawał życie Jezusowi, uwolniłeś wiarę. A więc dzisiaj też możesz uwalniać wiarę. Niech potencjał wiedzy, który dzisiaj posiadasz, nie przeszkodzi ci w prostym uwalnianiu wiary w to, co Bóg ma dla ciebie, w to, co złożył w twoim duchu, w potencjał, który masz. On tak jak cię prosto zaczął prowadzić, tak prosto chce cię dalej prowadzić. W tym nie ma nic skomplikowanego. Musisz po prostu być głuchy na inne bodźce, a skoncentrowany i skupiony na Duchu Świętym, na twoim wewnętrznym człowieku. On dalej chce się tak poruszać. Bądź głuchy na inne bodźce, na świat, na gazetę, na telewizję, na roszczenia różnych ludzi, bo ja cię widzę w tym, bo ja cię widzę w tym, a ja się w tym nie widzę. Ja cię widzę tutaj, ale ja się w tym nie widzę, ale widzę się tam. Ale widzę się tam. Tak jak zaczął cię prowadzić, tak chce cię prowadzić dalej. On zawsze będzie mówił tak, żebyś był w stanie go zrozumieć. Nie będzie do ciebie mówił w kodach, w zagadkach, w rebusach, takim językiem, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. On powie do ciebie w prosty sposób. W prosty sposób. Duchu Święty, my czcimy ciebie. Czcimy twoją obecność. Czcimy twoje namaszczenie. Uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie. To z ciebie wszystko wzięło swój początek. Hura la rabasa to lorasi. Shuma karamasa to loromozoga la namasa. Enama karamasa to loromozoga la namasa. Thank you.
jeśli ktoś choruje między was, niech wezwie starszych, oni będą się modlić o nich. Jeśli kto choruje, to przyjdźcie tutaj do przodu i poproszę liderów, którzy są wolni, abyście modlili się o ludzi. Róbcie tak, jak was Duch Święty prowadzi, pamiętając o tym, że jest jeden lider modlitwy. Jeśli kto choruje między wami, wyjdźcie do przodu. Nieważne, z czym się zmagasz, czy to jest choroba fizyczna, czy psychiczna, wyjdź, starsi będą się modlić o ciebie. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Yeah.
Thank you.
kierunku. Przerwaliśmy przed chwilą. Nasz Pan. Nasz Adonai. Bardzo mocna proklamacja. Proklamacja serca. Kiedy w środę modliłem się przed modlitwą stawienniczą, kiedy czytałem słowo, wstępem do słowa. Modliliśmy się o to w środę, ale mam takie silne przekonanie, aby je teraz uwolnić. Ewangelii Mateusza 14:28 Jezus mówi tak. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, trzyma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć się z tym, z którym z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Do tego momentu ja zazwyczaj używałem tego słowa, aby pokazać czy podkreślić, że Bóg jest bardzo pragmatyczny, że jest Bogiem porządku, Bogiem planu. Natomiast w środę, kiedy czytałem to dalej, to Święty pokazał mi też jakby cały kontekst. Oczywiście to prawda jest, co powiedziałem wcześniej, ale tam jest kolejny fragment. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I na tym nie zatrzymał. Nie istnieje coś takiego, jak powiedzenie, wyrzekam się wszystkiego. To jest slogan. Jezus kilka zdań wcześniej bardzo dokładnie pokazuje, nazwij to, czego się wyrzekasz. Jeśli nie, umrzemy na pewnych rzeczy, które były w starym życiu, nazywając je wprost, nie możemy być realnymi uczniami. Zobaczcie, to jest prosta zasada. Jeśli ktoś z was jest pewnym takim rozkroku. Z jednej strony marzysz o tym, aby być uczniem. Chcesz być uczniem, kiedy jesteś w kościele, kiedy jesteś w zbiorowym namaszczeniu. To wszystko płynie. Ale wracasz do siebie. Wracasz do swojego życia. I wiesz, że jesteś w takim rozkroku. Ani to nie wychodzi, ani tamto. Sprawdź. Sprawdź. Czy te rzeczy, które były stare, które były skarbem w twoim życiu, w starym życiu, czy one w tym momencie, czy one cię nie trzymają? To jest bardzo precyzyjne słowo. Jeśli kto z was nie wyrzeknie się wszystkiego, może jest tak, że zawsze pragnąłeś mieć na przykład firmę. Jeśli nie umrzesz dla tej firmy, na poziomie serca, nie umrzesz dla tej firmy, nie dasz rady być uczniem. Będziesz rozdwojony. A Jezus powiedział, żaden dom, żadne królestwo rozdwojone nie ostoi się. Nie dasz rady. Musisz najpierw do tego umrzeć. Musisz się z tego wyzwolić. Firma nie może być Bogiem w twoim życiu. To samo jest ze służbą.
wizerunkiem. Zobaczcie, śpiewaliśmy na początku. Chcę być szalony. Chcę religii łamać moc. Piękne rzeczy. Łamanie mocy religii. Może imponuje ci duża służba znanych ludzi, ale jeśli najpierw nie umrzesz dla twojego wizerunku, nie będziesz od niego wolny, nie złamiesz się dlatego, nie będziesz uwielbiał go całym sobą, jeśli nie uznasz tego wizerunku za śmierć, za coś niewartego nawet chwili, nawet centa twojej uwagi. Nie będziesz uczniem. Będziesz marzył o wyjściu na ewangelizację, gdzie słuchają cię tysiące. Ale jeśli będziesz się wstydził przed kamerą, bo może koledzy z pracy, może twój szef cię zobaczy, jak uwielbiasz Boga i co teraz? Królestwo rozdwojone nie ostoi się. Żaden dom rozdwojony nie ostoi się. To są bardzo mocne słowa. Jeśli wiesz, że to słowo jest do ciebie, wyrzeknij się tego teraz, nazywając rzecz po imieniu. Uwolnij się od tego. Uwolnij się na poziomie swojego serca. Bądź od tego wolny. To nie może być skarb numer jeden. To nie może być skarb większy niż Jezus. Uwolnij się od tego. Zobaczysz, co się stanie na poziomie twojego serca. Dopiero wtedy, z tej perspektywy, będziesz mógł prawidłowo oceniać sytuację, prawidłowo oceniać rzeczywistość. Jeśli jest ktoś tutaj teraz, kogo to słowo dotyczy, i kto właśnie podjął decyzję, że w tym temacie Jezus jest Jego Panem, jest Jego Adonai, że umiera dlatego, że uwalnia się dla tego tematu, to wyjdź, bo chcę się o Ciebie pomodlić. Thank you.
Thank you.
Wołam święty. I siadajcie jeszcze. Jeśli ktoś z was miał dzisiaj proroctwo, słowo wiedzy, wizję, objawienie, wyjdź i podziel się tym z Kościołem. Będziemy się jeszcze o to modlić. Jeśli to będzie coś dla nas, uwolnijmy to nad Kościołem. Jeśli masz coś takiego, jeśli nie rozpoznajesz, czym jest wizja, objawienie, proroctwo, słowo wiedzy, wyjdź na rozsądzie. Wyjdź i podziel się z Kościołem. Może jest was pośród was osoba, która nigdy jeszcze nie wychodziła. Siedzisz i tłamsisz w sobie rzeczy. Wyjdź i uwolnij, bo jeśli uwalniasz, to gnije to w tobie. A tak wyjdziesz i ubogacisz Kościół.